No jak sobie tak przypominam początki wychodzenia z chłopakami, no to to było faktycznie trudne. No bo oni nieźle odpierdzielali. Dopiero sobie wypracowywaliśmy jakoś te zasady. Ja też nie chciałam im dużo rzeczy narzucać. No bo też wiem, że to nie o to chodzi, żeby tych zasad też nie było jakoś mnóstwo. No bo z jakichś powodów oni nie chodzą w miejsca, gdzie jest dużo zasad i dużo ograniczeń. To jest taka osoba, która jakby zawsze stoi po stronie dzieciaków, które nie zawsze są łatwe, tak? Identyfikuje problem, jakby czuje problem, widzi, że różne zachowania, które są karygodne, tak? Które mogą być bardzo ciężkie, bardzo trudne, problemowe, że ich geneza nie tkwi w tej młodej osobie, że to nie jest tak, że dzieciaki po prostu są złe, tak? To, czym my się zajmujemy przede wszystkim tutaj, to jest praca, która jest kierowana do młodych osób, jeszcze nie dorosłych, czyli do dzieci i młodzieży, które są w trudnym położeniu ze względu na sytuację rodzinną, na różne jakby na środowisko, w którym tak naprawdę się wychowują. Więc ja bym miał taką propozycję, żebyśmy się zastanowili teraz, albo no, żebyście tak na przykład tak na rybkę nawet rzucili, ile wam się wydaje jest rodzin, które wymagałyby, czy dobrze by było je objąć, ale które by mogły w taką pracę wejść. No bo ważną rzeczą jest to, żeby, no żeby rodzina miała motywację tego, żeby współpracować, żeby chciała. Tak? Jakby to jest jakby niezbędny warunek. Jakie są nasze takie pierwsze oszacowania, jeśli chodzi o potrzeby? Ja miałbym jedną od siebie. No ja myślę o dwójce, o dwóch rodzinach. Praga jest taką dzielnicą, gdzie pomimo tego, że nasz zespół jest dosyć liczny, to tutaj ten praski zespół, to wciąż nie mamy wielkich kłopotów, żeby takie dzieci gdzieś znaleźć, które nie korzystają z różnych ofert, które są. Jest sporo tutaj różnych takich inicjatyw, które wychodzą ku młodzieży, ku dzieciakom i można tam przychodzić, zapisać się i spędzać jakoś fajnie czas. Ale nie brakuje dzieci, które tam nie chcą z jakichś powodów pójść. Lub przychodzą tu, sprawiają cały czas tyle problemów, że jest to wyzwanie dla wychowawców, a też jest to ze szkodą dla innych dzieciaków, które nie są aż tak niegrzeczne. I te dzieciaki jakby zostają na podwórkach. Tam się realizują, tam jest ich miejsce. To my przychodzimy do ich miejsca, przychodzimy na ich podwórko i jesteśmy dorosłymi, którzy chcą spędzać z nimi czas, którzy są dla nich, jesteśmy innymi dorosłymi. Jesteśmy dorosłymi, do których mogą mówić po imieniu. Ja zadriftowałam, a tak prawie na dole! Znaleźć grupę i założyć grupę mi było dosyć łatwo. I to była taka piątka, która jakby ona była na podwórku, razem się bawiła, więc miałam po prostu gotową grupę, nie musiałam nic sklecać, dobierać, szukać dzieciaków. Piora. Część grupy przejęłam po koleżance, która zmieniała pracę, dlatego u mnie wyglądało to trochę inaczej, ale przejęłam grupę wtedy trzyosobową, no i powoli jakby rozbudowaliśmy się. Z jednej strony było to dla mnie łatwiejsze, bo nie musiałam do końca szukać dzieciaków, gdzieś analizować, z kim mogę pracować, a z kim nie, ale z drugiej strony wchodziłam już w pewien sposób do grupy, która już ma jakieś swoje wypracowane zasady, która przede wszystkim jest już grupą. No to było trudne po prostu. Czy zostanę zaakceptowana tak naprawdę przez trzech chłopców, którzy też dali mi popalić już na pierwszym spotkaniu, ale myślę, że przypadliśmy sobie do gustu i tak zostało. Więc myślę, że to już był taki mały sukces. Początek to był taki totalny chaos i jak ja z nimi wychodziłam, to byłam przerażona, no bo oni biegali w każdą stronę, no byli byli bardzo wulgarni i też nie byłam jakoś na to przygotowana. To, że oni tam idą i są tacy trochę niegrzeczni czy wulgarni w stosunku do siebie, to
jakby nie musimy na to z początku reagować. Po jakimś czasie możemy próbować wprowadzać różne zasady i, no i to jest już później kolejny etap takiego ciągłego negocjowania tego, na co żeśmy się umawiali, co nam nie pasuje, czego nie będziemy tolerować. Kocha mówię, wpuścimy się na kule. Jak trzymasz gaz, nie wciskaj hamulca. Gazu nie trzymaj cały czas, tylko puszczaj, żeby zwolnić, okay? To co poczułam, no to, że ja ich jakoś poznałam i że mniej lub gorzej lub lepiej potrafię reagować na ich zachowania i wiem, jaka moja reakcja będzie lepsza i im pomoże, a jaka tylko pogorszy sytuację. No i to było dla mnie takie fajne, że poczułam, że ich po prostu jakoś lepiej znam. Te dzieciaki potrzebują bliskości i tak naprawdę to jest pytanie o nasze własne granice, na ile my im tak naprawdę pozwalamy i na ile my stawiamy te granice. Bez jakiejś empatii i zrozumienia, to nie jestem w stanie pracować. Ale z drugiej strony ja potrzebuję tego dystansu, bo bez niego to po prostu ja się wypalę i pogrążę, popłynę w 2 tygodnie. Po to też mamy zespół, żeby się wzajemnie słuchać i kontrolować, analizować różne sytuacje, które wydają się problemowe. Myślę, że brak takiego wsparcia może zaowocować tym, że ktoś gdzieś się trochę zapomni, gdzieś ten dystans się zatrze, gdzieś można spróbować pójść drogą na skróty, tak? No to nie jest tak, że ja kończę zajęcia i już nie ma tej pracy, wychodzę i po prostu dobra, idę sobie, spotkam się ze znajomymi, no tylko siedzą te różne sytuacje w głowie i się zastanawiam i rozkminiam, też dzieciaki jak dzwonią, no to często nie dają o sobie po prostu zapomnieć. No, to są trudne tak naprawdę sytuacje, bo czasami jednym słowem i jednym gestem można po prostu odrzucić dzieciaka i zrazić go, więc trzeba bardzo uważać, ale też trzeba pamiętać w tym wszystkim o sobie, bo w momencie, kiedy mi zacznie coś przeszkadzać, to też dalej to nie pójdzie, bo zacznie powstawać bariera, którą tak naprawdę jest łatwo zbudować, a o wiele trudniej zburzyć. Wiesz, jak ich jest dwójka i każdy ma mieć na początku 6 rodzin, to wcale nie musi być tak, że te 12 rodzin raz już przyznane będzie przez kolejnych 3 czy 4 miesiące, bo się może okazać za 2 miesiące, że jakaś rodzina się... Czyli tak będziemy panowić to pytanie, ale no okej. Okay, no. I taki mamy plan, bo to już w sumie trzeba robić, bo to jakby nie ma co czekać. No i tak musimy mieć jeszcze zgodę ośrodka pomocy społecznej. Mhm. Jest mnóstwo takich jakichś drobnych rzeczy, na które jakby dobrze zwracać uwagę i wtedy fajnie, jak jest zespół, jak są spotkania, jak można o tym porozmawiać. Jak można powiedzieć, z czym ma się problem. Często to są jakieś rzeczy takie interpersonalne pomiędzy pedagogiem a kimś z grupy, kto na przykład jest wulgarny w stosunku do pedagoga, tak? I jakby trzeba zanalizować, na ile warto postawić tą granicę, na ile mocno trzeba ją postawić i zaznaczyć, na ile to są takie rzeczy, które wynikają trochę z tego, że dzieciaki po prostu takie są, no bo są nasiąknięte ulicą, tego nie da się zmienić w godzinę czy podczas jednych jakichś zajęć, mówiąc, że tego od dzisiaj nie wolno, tak? To jest taka ciągła praca emocjonalna, żeby jakoś zachować ten balans i nie przechylić się na jedną bądź drugą stronę. A no i jeszcze z trudnych momentów, no to jak dzieciaki odpadają, to jest trudne, no bo jednak się przywiązujesz do tych dzieci. I jakoś trzeba to przejść. Naszym takim celem jest to, żeby to dziecko w tej rodzinie zatrzymać, pomimo tych niedoskonałości. Żeby ono było w środowisku i nie było wysłane przez instytucję, tak, przez nakazem sądu do ośrodka, który ma się zająć resocjalizacją trochę na siłę, bo w 99% jest tak, że te dzieci nie chcą do tych miejsc trafić, nie chcą tam być i wręcz z nich uciekają. I to może przysporzyć kolejne problemy, na przykład takiej krótkotrwałej bezdomności dzieciaków. Bo dzieciaki wracają, na przykład uciekają ze środka, wracają na Pragę, nie do końca mogą być bezpieczne w domu, bo tam stuka policja i próbuje jakby znaleźć te dzieci i z powrotem odwieźć do miejsca, w którym zostały umieszczone i one wtedy muszą się wąsać po kolegach, spać czasami po klatkach albo po jakichś strychach. I to nie jest fajna sytuacja dla młodej osoby, tak? Jest mi fajnie, jak widzę jakąś akceptację ze strony rodziny i taką chęć dzielenia się swoimi problemami, ale jeszcze fajniej jest, jak widzę, że te rodziny chcą coś zrobić i
że mogę im pomóc. My przez to, że jesteśmy w kontakcie z rodziną, że ta rodzina też się do nas zaczyna trochę przyzwyczajać i trochę nam ufać i jakby nie widzi w nas jakiegoś zagrożenia. Czasami zaczynają prosić o jakąś współpracę, o interwencję w różnych sytuacjach i no i my jakby znając też różne inne organizacje, instytucje, które tu działają w dzielnicy, możemy zadbać o to, żeby dana sytuacja się rozwiązała bardziej na korzyść niż na niekorzyść tego dzieciaka. Za Pragą się tęskni. Mam wrażenie, że tu jest inne powietrze, jest totalnie inny klimat i to jest coś, chyba przywiązanie, najzwyczajniejsze też przywiązanie. I to, że mogę dać coś siebie innym, to jest fajne. I no, może to jest trochę egoistyczne, ale pewnie też w pewien sposób robię to dla siebie, bo dzięki temu mam energię, mam też taką codzienną radość i to jest fajne. To jest fajne i to jest ważne. Przystanek Inżynierska. Tego jest dużo, co ja od nich dostaję. W ogóle jak są fajne zajęcia, no to ja mam po prostu taką frajdę i radość z tego, że mamy super zajęcia i że widzę, że im się podoba i oni są zadowoleni, ale ja też w to wchodzę. No jak widzę, że jakoś ich zachowanie się zmieniają, to mam taką satysfakcję z tego, że kurczę, jednak no, można coś razem zrobić i że dajemy radę.